Jam Matko pięknej miłości i bojaźni i rozeznania i świętej nadziei. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, msza święta ku czci niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny w pierwszą sobotę miesiąca zawsze przyciąga prawdziwe tłumy wiernych. I bardzo dobrze. Świadczy to o tym, że faktycznie mamy to nabożeństwo do niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Że to nabożeństwo jest naprawdę żywe. I to jest naprawdę godne pochwały. Raduje to naprawdę nasze serca. Jednak, gdy tutaj przychodzimy, nie może się skończyć na tym, że jesteśmy zadowoleni z samych siebie, że przyszliśmy, spełniliśmy nasz obowiązek, że przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, że poszliśmy do spowiedzi świętej i już myślimy, czy możemy myśleć, może się pojawić taka pokusa, żeby myśleć, że już wszystko jest w porządku. Otóż bynajmniej. Przede wszystkim, gdy tutaj przychodzimy, musimy zatroszczyć się o to, aby naprawdę skorzystać z tego, że tutaj jesteśmy. Gdy przystępujemy do Pana naszego Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, to pomimo tego, że tutaj mamy całą pełnię świętości, pomimo tego, że sakrament działa ex opere operato, że działa samą swoją mocą, to jednak my, przychodząc do Komunii Świętej, możemy skorzystać na tym bardzo mało, jeśli nasze przygotowanie jest kiepskie. I niestety, jak inaczej wytłumaczyć to, że być może już od wielu lat regularnie przystępujemy do Komunii Świętej, być może nawet często przystępujemy do Komunii Świętej, a znaczącego postępu w nas nie widzimy. Oczywiście, czasem Pan Bóg chce nas wypróbować i czeka, żeby pozwolić nam faktycznie zbliżyć się do Niego. Poddaje nas takiej próbie, ale bez wątpienia nie jest to tak, że wszystkie te sytuacje, wszystkie nasze historie, gdzie właśnie przychodzimy do spowiedzi świętej, do Komunii Świętej i wciąż wpadamy w te same grzechy. Bez wątpienia nie możemy ich wszystkich wytłumaczyć sobie tym, że to na pewno jest taka próba, taki dopust Boży po to, żeby nas utrwalić, żebyśmy potrafili walczyć z tymi wszystkimi grzechami. Bez wątpienia w dużej mierze nie poprawiamy się. Bez wątpienia w dużej mierze wciąż wpadamy w te same grzechy. Dlatego, że nie korzystamy z tych łask, które są w Najświętszym Sakramencie tak, jak powinniśmy. Dlatego, że przychodzimy i już niejako z automatu po prostu wypełniamy nasz obowiązek. Przychodzimy i właśnie z pewną dozą na dodatek samozadowolenia przyszliśmy, jesteśmy, zaśpiewamy pobożną pieśń, poświęcimy się przez chwilę modlitwie i tyle. I nierzadko brakuje w tym wszystkim tego prawdziwego otwarcia naszych serc. Nierzadko brakuje nam prawdziwego żalu za nasze grzechy, za te zwykłe, codzienne grzechy, które popełniamy, do których się już przyzwyczailiśmy, których może już nie dostrzegamy. Nierzadko raz brakuje nam prawdziwego żalu za nasze grzechy, a skoro brakuje nam prawdziwego żalu, to brakuje nam również prawdziwej chęci poprawy. A jeśli brakuje nam prawdziwej chęci poprawy, jeśli brakuje nam prawdziwego głodu, tego, żeby przyjść do Pana Jezusa, żeby naprawdę się z Nim zjednoczyć, to znaczy, że nasze serca nie są otwarte dosyć szeroko, żeby naprawdę Go wpuścić, żeby naprawdę dotarła do Niego, dotarła do nas Jego łaska. A więc dzisiaj prośmy o łaskę żalu. Prośmy o to, żebyśmy potrafili dostrzec nasze grzechy naprawdę, żebyśmy potrafili z nimi naprawdę szczerze walczyć. Dzisiaj prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby ona otworzyła nasze serce, abyśmy my mogli przyjąć tą Bożą łaskę. Abyśmy dzisiaj przystępując do Najświętszego Sakramentu, przystępując do Komunii Świętej, nie przegapili tych łask. Abyśmy nie przystąpili tak jak często, a może tak jak zawsze, prawie że bezowocnie. Abyśmy naprawdę potrafili te nasze serca szeroko otworzyć. Nawet jeśli będzie to oznaczało,
że będzie trzeba na poważnie zmienić nasze życie. I to jest ten drugi punkt. Jeśli otrzymujemy Bożą łaskę, to po to, aby zmieniać nasze życie. Gdy otrzymujemy łaski od Pana Boga, łaska uświęcająca jednoczy nas z Panem Bogiem. Natomiast łaski uczynkowe są dane po to, żebyśmy my później z ich pomocą zmieniali nasze życie. A więc jeśli przystępujemy tutaj do Komunii Świętej, jeśli chcemy adorować Pana Boga, a później nie mamy zapału w tym, żeby zmieniać nasze życie, żeby walczyć stanowczo z naszymi grzechami, to świadczy również o tym, że nasze serce nie jest otwarte na Bożą łaskę. I oczywiście Pan Bóg nie będzie wlewał bogactw swojej łaski w takie serce, które deklaruje, że chce go przyjąć, które deklaruje, że chce się z nim zjednoczyć, ale nie ma tak naprawdę chęci, aby stanowczo walczyć ze swoimi grzechami. A więc dzisiaj prośmy o to, abyśmy potrafili przyjść do Pana naszego Jezusa Chrystusa z pokorą, z otwartym sercem, z gotowością do walki z naszymi grzechami. Z naprawdę stanowczą gotowością, z tymi grzechami, do których się już przyzwyczailiśmy. Bowiem jeśli wracając właśnie z takiej mszy pierwszosobotniej, wracamy i jesteśmy dokładnie tak samo zjadliwi wobec naszych najbliższych. Jeśli tutaj obserwowaliśmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, adorowaliśmy Pana Jezusa, który oddaje życie swoje dla nas, który staje się pokarmem dla nas, a później wracamy i wobec naszych najbliższych nie potrafimy zrobić nic innego, jak tylko oczekiwać czegoś od innych. Jak przychodzi nam później jakiekolwiek poświęcenie, najdrobniejsze poświęcenie dla naszych najbliższych z tak wielkim trudem. Jeśli tak jest, jeśli tutaj to wszystko widzimy i chcemy zaczerpnąć tych łask, a jednocześnie później, za chwilę, gdy już wrócimy do naszych domów, to wobec naszych najbliższych jesteśmy jak wyzyskiwacze, którzy oczekują tego, żeby coś otrzymać, którzy tak mało potrafią z siebie samego dać, którzy tak mało potrafią praktykować prawdziwą miłość. Jeśli tak to wygląda, to nic dziwnego, że nie dostrzegamy w nas prawdziwego postępu. A więc otwórzmy nasze serca, prośmy Pana Jezusa o to, aby On wlewał w nasze serca swoją łaskę, tak, abyśmy my potrafili z pomocą tej łaski stanowczo walczyć z naszymi grzechami i zupełnie konkretnie, niech to będzie konkretnie widać dzisiaj, po powrocie do domów, w naszych relacjach z najbliższymi, niech wzrośnie nasza gotowość do ponoszenia ofiary, niech wzrośnie nasza miłość bliźniego, niech to będzie widać w naszych słowach, że byliśmy przy Panu Jezusie, że przyjęliśmy do naszego serca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.